Witam wszystkich bardzo serdecznie, Mario. Adam. A przed nami Demon's Souls, część dalsza. Odzyskałem duszę. Jej. Nigdy nie miałeś duszy. Bardzo to dobrze udaje. Jak my wszyscy. Dotarliśmy do tego miejsca, żebyście nie musieli patrzeć już, jak biegniemy znowu przez te same korytarze. Prosa piąte. On nie ma tarczy. Czemu ty nie masz tarczy? Gdzie jest twoja tarcza? Przyniosłeś przerośnięty scyzoryk do walki na różdżki. To ona wprost mnie niepokoi. Chociaż nie. To jest to, gdzie byliśmy i Ostrava zginął. Aha. No było tam jeszcze wszystkie... Widzisz? Jak powiedziałem, Ostrava zginął. Myśmy go nie zabili. Tak, tak, tak. No, to takie przypadkowe ofiary. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Coś tu chowaliście. A nie tam. Tylko tutaj, tutaj napuszczałeś na Ostrawę. Nie. Yeah. Tu było tutaj. Okej, okay, dobra. Czyli teraz muszę się cofnąć w sumie? Po lewej stronie. Co? Tam nie, teraz jak stoi twoja postać po lewej stronie jest wyrwa. Tu możesz wejść. Mhm. Tutaj możesz dostać. Byłet. Kimitor? Z Cimitor? No. Z Kimitor? Nie wiem, jak to się czyta, nie idę. No, to też w sumie nie wiem, czekaj. Byłam tu. Tak. Sunek tam też oczyściłem. On czekał na ciebie. Waszym przeznaczeniem było się tu spotkać. To była bardzo dobra znajomość. Bardzo krótka i przelotna. Cios miecza. Cios miecza, ja tylko dzigam jak wykałaczką tych ludzi. Co oni takiego... Szlachta! Jeden. Słuchaj, to jest jedno z wielu gier, w których klasą jest szlachta. Arty... Monza Blade Warband. Ogólnie Monza Blade. Kupiłem ostatnio Monza Blade'y na przecenie. A mam nadzieję, że na komputer, jak cywilizowany człowiek, komputer, a nie na konsoli chcesz grać w taką grę. Nie. Bo jest niegrywalna. I do tego od razu często w pakiecie kupujesz, to masz te mody. Jak Viking Conquest? Coś takiego ja, masz, ze świata Grofon na przykład? Właśnie dużo rzeczy było. Bo tak to jest to trochę ubogie. Mimo tego, że gra, jeśli chodzi o to, jak została stworzona, to jest naprawdę fajnym pomysłem na grę. Nowy jakiś czas temu wyszedł, tylko nie wiem, czy on nie jest dalej, czy on nie jest dalej w tym co, wczesnym becie? Dostępie. Nie, już wyszedł Bannerlord chyba, z tego co wiem. Na pewno. No i teraz zasiałeś zwątpienie, nie mam pojęcia. No ja właśnie też nie wiem. Wydaje mi się, że to jest nadal wczesny dostęp, ale nie powiem ci na pewno. Co pograł w sensie coś takiego, bo to jest naprawdę fajny pomysł na gierkę, mały z takich gierek. Z obecnym setupem ciężko będzie na dwóch to nagrywać. No, czekaj, tu byłem. Tamto wybiegli tam się parodki, tak. A w ogóle nic nie ma. No tu zeskoczysz na dół. Tam skąd no. Przed chwilą przyszedłeś. Ja się zastanawiam, kaj teraz. Schody do góry. Tylko niebieski koleś i kusznice. Czy czegoś po prostu moje bystre... Gdzie ja mam iść? Tylko się nie odzywałem. No. Coś się za tym nie... Tylko nie mogę? Zastanawiam się. Leczcie moje dzieci! Tok! Jakbyś był tutaj w połowie, to tam w tym rządku stał kusznik, który celował właśnie w tamtą belkę. Aha. Jakbyś był tu w połowie, to byś zginął. Takie piękne i okrągłe.
Fajne jest to, że wszystkie takie elementy, jak już raz się staną, to jak zginiesz, to nadal będą stanięte. W sensie, że jak... Przepraszam. Ale... Wiesz... Nie chcę mi. Nie kręcą mnie wasze włócznie. Ja mam inne zadanie na szczęście. Lewa, prawa, coś? Nic. Ja się nie odzywam. Tam pewnie jest dalsza część lokacji. Mi się zdaje. Albo... Kurde, zejście na zamek. Tak, to jest wejście na zamek. Patrz, niżej, bo my skały dosięgną. Tu możemy walczyć. I powiem ci tak, rozglądaj się. Bardzo dużo rzeczy mówi ci tutaj otoczenie. Co mówicie, liście? Gdzie ja mam iść? Nie mówię nic. Dobra, sprawdzę sobie tutaj, czy coś nie jest ukrytego. Tu na pewno nie mam iść. Bardzo dużo rzeczy mówi ci tutaj otoczenie. Czy mam podejść do tych dwóch smoków? Mam. Czy te smoki mogą być niebezpieczne? Dobra. No to no, nie będę iść do smoków. Cyk. 8. Bardzo dużo rzeczy mówi ci otoczenie. Czego ja nie widzę? Co? O co ci chodzi? A, zginę uciekać, co? Ziemia była cała osłonowa. Czy on sobie już odleciał? Nie. Czyli teraz nie będę i tak tam przejść. Możesz. Mogę próbować. Ale czy też mogę? Możesz. Nie wiem. Na dole tych schodów... O, idealna okazja. Już minęła. To jest skuteczne. Wydało się drogę ze strzelania. Jasne. Okej. Twoją drogą jest film. Jej, dźwignia. I zrobiłem coś wspaniałego. Zrobiłeś coś okej. Będziemy mieli w końcu okazję wejść do zamku. Chcemy przejść do pierwszego. Taka mała zapowiedź. Pierwszy boss to jest? Pierwszego tylko. Okej, dziękuję. Gdzie tam mam iść, ale... Przestań. Jedno było ukryte, a drugie nie. Sosenka. Do walki z bossem radzę ci wyposażyć właśnie to, co dostałeś i bombę. Ale to walki z bossem, nie? Boże, przestaniesz? Taki zasięg. Cześć. Ma długą włócznię. Wspaniała walka. Tu jeszcze mamy. On jego. On tego. Ty jego.
I tak się dźgaliśmy. To była piękna historia. Aż rozgrzaliście tego pana. Co tam jest? No to i przeciwnie. Prawie trafiłeś, stary. Nawet nie wiesz, jak ciężko się tego dupka bije bez magii. No, jak on jest, ma całą tarczę jakby na sobie, no to... On jest tarczą. Aha. Okej, co jest tu? Zwłoki. O, to dobrze. Czy od tego tu jest problem? Nieważne. Nie wiem, nie ma pojęcia. Pamiętaj, że to piszą ludzie, a ludzie są szaleni. Lepszą poszczędzą w sumie. I czy jest tu jeszcze? I cześć, ślima. Nie ma spoka z drugi, dam ci sera na pieru. Okej. Kolejny item. Kolejna jest. Trawa. I drzwi. I to jest ten skrót, który myślałeś na samym początku. Szkoda, że ja mogę tych dużych wykazać stać. No niestety, możesz ulepszyć postać dopiero po pokonaniu tego pierwszego bossa. Dobra, co? Posażyć sobie ognistą broń. Krzyżowica. Czy to będzie mi potrzebne? Ja bym pościągał rzeczy, które nie są ci potrzebne. To też mi nie na razie potrzebne. Niepotrzebne jest ci aż tyle trawy. Ja bym ściągnął tą najmniejszą i zostawił właśnie tę. Ty możesz jeszcze jedną dać sobie. Nie, nie sądzę. Ten boss nie jest wart, żeby zużywać. Mhm. Żywica. Pompy. I czy jeszcze coś mi się przyda? A od razu ci mówię, przyprawa jest do regeneracji many. Ale nie używałbym jej na to walka. Co, magii? Czy magii możesz? Mówię, to jest twoja walka, tylko nie zużywałbym przyprawy na odzyskanie many w tej walce. Aha. I tak dużo nie idzie mi many na te zaklęcia, więc... No. Tak, boss. Falanga! Falanga? Falanga go nazwali w polskiej wersji! No nie wiem, jaki mam nowy przycisk. Próbuję sobie przypomnieć, ale przez falanga zamroczyła mój umysł. Różdżka na ulicę. A co to się tam odsłoniło? Jak on tylko przypomina mi się biskup i głębi. A jak ich poznaczać? Nie. Nie. Serio? Ale... Nie. O, ten już coś próbował. A zaraz mam jeszcze... Co myślałem, że mnie nie płonie? Teraz już nie płonie. Co za... Czekajcie, dajcie mi 5 sekund.
I znów świeci! Się rozgrzeć na niego. Ja się teksturę przez chwilę. Jezu. Wspaniały boss. Nie ładę, jak cudowny boss. Teraz nigdzie nie idź. Nie możemy zginąć w tym świecie. Musimy iść do tego, popełnić seppuku. Sudoku. Aha. Okej, okay, czy ja mam dopchnąć klińca? Tak. Kliniec. Spójnie, o Boże. I ta polska wersja jest okropna. Kiedyś były problemy, że nie spłaszczali gier, a teraz wszystkie spłaszczają aż za bardzo. Tak. Nie wiem, ja zazwyczaj mam ustawioną konsolę na język angielski, szczerze mówiąc. Stupki. The monumental awaits the above. Niezłomny czeka na ciebie na górze. The monumental. Nie wiem, te nazwy to oni sobie pozwolili bardzo. Muszę pójść na samą górę tego? Dosyć wysoko niestety, no ale i tak byśmy musieli tam iść, żeby stamtąd skoczyć i popełnić sudoku. A tam leveluje? Nie, ale tam musisz iść, żeby levelować. Aha. Kolejne schody? Mhm. O Boże, ale tu tłuczno. Kim jesteś? A to tylko widmo. No dobra, no są przygody ze schodami. Złe schody. Nawet nie wiesz, stary, ile razy. Nie wiesz, ile razy, żeby popełnić sudoku. Biegłem na te schody przez przypadek. Wiesz, powinno to być nieskończone, kurde, standardy. O. Pokonaliśmy pierwszego bossa, więc teraz zaczynają się przed nami pokazywać drogi, tak może pójść. Jak chciałbyś rozwijać postać, moi drogi? Nie wiem, może pod właśnie magię? Pod droga, pod broń, znaczy pod magię czy pod fejta? Myślę, że pod fejta to już nasza postać jest święta. A, dobrze. Dobrze? Czemu są po prostu dobrze? Nie, może iść tam jest dla PvP. A, to przecież... Po co? Na lewo, tak. Porozmawiaj z tym nieśpiącym dzieckiem. Cześć. Pinokio. Czyli wszystkie inne są śpiące? Śpiące, tak, dokładnie. Czyli mogę... Śpiące, tak. One już śpią, nie możesz ich bardziej uspać. We have long awaited you. Jestem zwiedzony, strzeżemy tkanki rzeczywistości. Dobra, opowiadaj. Tak, teraz się wydarzy. Ach, ten młody dzieci. Będzie nawet filmik. In the distant past, under benevolent rule, the world was united owing to the storm. Teraz będziemy trochę ciszej, bo sami jesteśmy zainteresowani. Until a lust for power caused the awakening of the old one. Across the land seeped a colorless, deep fog, and the world faced extinction at the hands of the demons. Thanks be, we were able to lull the old one back to its slumber. Yet only after the loss of innumerable souls. And most of the world lost, erased by the fog. In order to mend the fabric of what lands still remained, we entrusted six leaders with six precious archstones, one to the king of a small yet industrious land, one to the king of the burrowers underground, one to the wise queen of the great ivory tower, one to the chieftain of lost and ill-fortuned souls, one to the shaman of the tempest-worshipping shadowman,
One mi się mówią. And the last to the great giants of the northern lands. No, czyli Gandalf, tak jak mówiłeś. The Archstones were placed in the fringe lands that survived. We contained the old one here below the nexus and prohibited the soul arts. Finally, we became monumentals, half-living sentinels of the fabric of reality. Alas, the other monumentals have perished, and only I remain. Spałem ich wszystkich, albowiem jestem Agent 47. Odkrywa i ten barkot na głowie. Hitman jest Agent 47. Nie wiem, bo na żadnego filmu z Hitman, jak on są średni. Ja mogę do każdego z tych klińców pójść. Teraz już mamy wszystkie otwarte, tak? To jest trochę tak zrobione, że każda z tych krain ma pierwszy level. Wiesz, poziom trudności idą coraz... Im dalej idziesz w krainę, tym jest coraz trudniej. Przyjąć zadanie? Tak. A co jeśli nie? Nie pójdziemy dalej, nie znowelujemy. Tak, swoje wielkie szczęście. Wnętrze niosłybym na duszę. Poszukamy na was sługi za picie. Grusza szóstami. Tak, niektóre postacie ruszają, niektóre nie. Nie wiem, o co tu chodzi tak naprawdę. Jak to wiem? Ale będę zastanów powtórzał. No tak zdry. No nie, dlatego powiedziałem Pinokio. Bo też mi się tak wydawało. Szybciej, nie mamy tyle czasu. Nie wiesz, leveluje, co? Nie. Nie? No dobra, zejdź piętro niżej i stamtąd pełnij sudoku. Żebyśmy nie musieli bić aż tutaj. Nie tędy. Czemu to jest takie czerwone? Tak, bo tutaj umarli. Inni. Okej. I płyci, o! Nie ta strona. Z tym mam skoczyć? Nie. Ale... Myślisz, że on by się tego bał? Sudoku! Czuję, że ma głos kobiety. Nie, te kobiety mają jego głos. O, no tak. Teraz tylko znaleźć duszę. Tam musisz biec sam do góry. No tak. Dobra. Nawet nie wiesz ile razy. A tak ten. Więc teraz mamy teoretycznie kilka wyborów. A pójdź do babki tam na dole. Tej no to ten będzie szybciej. Nie. I tam możesz sobie troszeczkę zlevelować. A podejmiemy decyzję. I zobaczymy wtedy. Brave soul, for whom death is no fear, prithee. Love you. Do pomagania innym i. Aha. I do wychodzenia ze świata. Woda dusza w związku z prawem siostry jest. What is it? Seekest thou the power of souls? Tak. Of course. After all, thou requirest strength. Yeah. Go ahead. Touch the demon inside me. Oj, dotknę. Więc tak. Teraz jestem w stanie ci zaproponować Mace'a, który jest już na plus jeden, który skaluje się na A z Fate'em. Czyli z wiarą. I odnawiać życie co sekundę. Okej. Do tego tarczę, która odnawia ci życie co sekundę. I do tego pierścień, który odnawia ci życie co sekundę. Skąd wziąć takie itemy? No mogę cię do nich poprowadzić. Pytanie, czy chcemy zrobić build na to.
No, że build pod wiarę właśnie. A, bo jeżeli tak, to wtedy potrzebujemy 14 siły, żeby unieść tarczę. Tarczę? Okej. Okay. To jeszcze mamy dusz. 8000 powiem do czego. Nie musisz tego siłę pakować teraz. Teraz możesz sobie coś innego dopakować. W jakim etapie gry? A zaraz jak to skończymy, to ja pójdę jeszcze raz popięściować tamtego kolesia. Mm-hmm. Tak czy siak trochę pod życie sobie wyrównać. Nie wiem, czy jeszcze raz pod wiarę pakować, czy na razie sobie zrobić po prostu trochę więcej do życia i wytrzymałości. Jak wolisz. Za chwilę będziesz miał jeszcze 20 parę tysięcy dusz. W sumie tak, to na razie trochę pod... A, to jeszcze pod żywotność sobie dam. Przyda... Trzymałość się przyda, a potem już tutaj pod się już było bliżej. 12, 12, 12, 12, 12, 13, 12, 7. Dam tak. Okay. Tak, tak. Jej. Myself. Tak ty. I'm only here to tend to each flame. I keep the candles lit and serve the brave. Jest tutaj jedna rzecz. Czyli nie możemy mieć nieskończonych przedmiotów na sobie. Mamy też udźwig jako taki. Mm-hmm. Nie tak jak w innych Dark Soulsach. Czyli musiałbyś iść do tamtego kolesia, który tam siedzi. Ten po lewej. Tak. Mm-hmm. Pogadaj z nim. Od razu możesz mu dać tą broszkę. No mogę przeglądać to, co zostawili inni. Topór to widzę. O, widzisz tego Mace'a, co tam wystaje? No. To takiego Mace'a mogę ci znaleźć. Plus jeden. A, tylko, że pozwól, że nadmienię, że lokacja, w której znajduje się ten Mace i ciuchy, które prawdopodobnie będziemy nosić, jest najgorszą, kurwa, lokacją, która kiedykolwiek istniała gdziekolwiek. Mm-hmm. Ever. Wiesz, jak ją przebiec? Poniekąd. A ten miecz półtora ci też nie, chyba że mogę go używać. Nie wiem, ale on jest bardzo słaby. W lokacji za niedługo będziesz mógł kupić sobie dwuręczny, naprawdę dobry miecz. Piękne. Nie. Naprawdę. O ile te szaty są... Pierścień, słuchajcie, ja... To jest to, co podnieśliśmy obok... Jak mu było? Ostrawy. Czyli musisz bliżej podejść, żeby oni cię zauważyli. Spoko. Okay. To dobrze. Dobrze, prawda? Teraz tak, będziemy mieli... Wrócimy się tutaj i załatwimy tego kolesia, zgarniemy te dusze przy okazji. Tutaj jest kopalnia. Mhm. Tutaj jest więzienie. To więzienie. Cię. Tutaj jest burzliwa taka kraina. To chyba kojarzy już, jaki tam jest boss. Ten ze Stormruderem, dokładnie. Tutaj jest najgorsza lokacja, która kiedykolwiek powstała, czyli taka trująca z bardzo dzikimi bestiami, a ty idziesz po wąwozie, w którym jest ogromna przepaść na samym środku, a ty chodzisz po platformach po prawej i po lewej. Czysta przyjemność. Tak. Ale my pójdziemy spróbować. Przykład będzie szybciej. Będzie bardzo blisko siebie. Czemu się to zastanawiam? Zdobyć 20k dusz. Czyli będziemy znowu pacać tego człowieka, żeby go zrzucić. Tak. Ale ze względu na to, że nie będę katował tym już ludzi, skończymy ten odcinek tutaj. A właściwie ty to zrób, a ja pójdę tam skończyć coś innego. Taki... Tak więc, jestem Mario. Ja jestem Adam. To było Demon Souls, a my zobaczymy się w następnym odcinku, gdy będziemy mieli znacznie więcej dusz albo znacznie więcej leveli. Do następnego. Ale to jeszcze nie koniec. Na zakończenie nasza mała walka o 20 tysięcy dusz.